Monster Challenge 1. Challenge. Znasz zdrowia, Piotr. To prawda! Ruszamy do boju. Lecimy z koksem. Dawaj tym liberatorkiem. Ale śmigło. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj wraz z Bartkiem oraz Sylwestrem rozegramy sobie kilka świetnych skill testów, także polecam zobaczyć nie tylko pierwszą mapkę, ale także i kolejne, ponieważ tam czeka na was także duża dawka humoru oraz fajnych sytuacji, jak na przykład bejtowanie Sylwestra. Także oczywiście, jeżeli odcineczek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem i wpaść na kanały do chłopaków, które będą podane w opisie pod filmem. Oczywiście gra to GTA Online na trybie multiplayer, a my polecamy pooglądać odcineczek, także trzymajcie się, no i hejka. Że highway to hell, czy stairway to heaven? To drugie. Pioseneczki. Wiecie, co jest najgorsze? To hell, yeah! Że znając życie, ja się wydupię na samej górze. No, może tak być. A czemu znasz takie życie? Co to za życie? Jest nowelą. Bo dzisiaj Syro ma takiego farta. A, okej. Okay. Dobra. A gra bez farta, wuja farta. Okej. Okay. Cyk, dwójeczka. Tam proszę ktoś na górze, kto jest na górze? Ja. Bartek. Bartek się przytrzymał, tak wiesz, obliczył. Nie, próbuję dobrze się ustawić momentami, nie? No tego tak. No się w tym dociskać, on jedzie tylko. No wiesz, tylko że to tym potrafi... No, no. Bartek wypadł. Potrafi skręcić, dokładnie. Dobra. Potrafi skręcić. Powiedziałbym, że jak mi jest przykro, ale nie jest. Ale nie jest mi przykro. A żeby tam ci pokemony przykro pozdychały. O ty ciuuu, pokemony. Żebyś na tego rajda nie dostał. Żebyś miał tyle pokestopów, co ja w Luboszowie. Ale ja mam właśnie dużo pokestopów, spokojnie. Hogaty widział moje pokestopy. On ma Jima w domu, więc o czym my rozmawiamy? No. Serio? No. No. Łe, to może leżeć sobie w łóżku i grać. Ta. No tak. Taki, takich to nienawidzę. No. Ludzi. Bo nie wiadomo, czy to jest fake GPS, czy... Tam jesteś fake, kurwa. Czy po prostu goś śpi na tym Jimie. No. Dosłownie. Bartek dosłownie śpi na Jimie, no to o czym my rozmawiamy. U Bartka są w domu robione nielegalne walki Pokemonów. Ja czekam na walki między poketrenerami. No, na walki Pokemonów. A to mieli gdzieś kiedyś wprowadzać. To już od początku było. Tak, miał wprowadzać. Ale wiadomo, no to może za parę lat akurat nie, że i dalej gra będzie. Ale skoro już wprowadzili te tradingi, jest ostatni. To wprowadzą, nie? Fuck! Dobra, udało się. Słuchaj, tak strasznie szybko śmignąłeś w ogóle. Jak szybko? Tak jakbyś się nie zastanawiał, tylko po prostu jechał przed siebie. No tak, no. A, no właśnie. Typical. Nie prosto ustawiłem i sobie podjeżdżałem to później. Typical. Na lajciku. O kurnia, dobra. W ogóle ile okrążeń? Dwa. Cztery. To już sprawdziłem, bo myślałem, że... Taka cisza była, nikt nie był pewny. To jest grane, ty. Ty, prawie mnie tu śmigło na ostatnim tym. No i wydupiłem się, nienawidzę tej mapy. Dalej? Tak, drugi raz się wydupiłem. Bartek, ale ja na ciebie nie poczekam. Bartek, ale ja na ciebie tym bardziej nie poczekam. A że mam Pokemony pozdychały. Bartek, poczekać na ciebie, misiaczku? Nie. No co ty, o czym my rozmawiamy? Nie, powiedziałeś pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. Powiedziałem tak. Dziennik się ocalił, a śmietnik się spalił, eloch. Ale mu naplułeś na łeb. Trafiłeś taką limą, taką centralną w czoło. A jeszcze tak ściąłem ręką dodatkowo, no, nie do kamerki. No. Czy ręką to mogę, kurde, po mordzie tak... Tak trudę kamerka dać, poleciał. O, ej, tak. Bo właśnie, czy mi się wydaje, czy ktoś jest tutaj get dublet? Bartek. Nie, ja. Bo chyba ja. Get śmigłet, get dublet. Ta mapa jest słaba. Ale jest powiem słabo, tak, Sylwester naprawdę dobrze postawił pieniądze, tylko, no. No i stoi mi dęba ten samochód. Jak wtapiałem te wyścigi, to teraz na siebie postawiłem. Co ci robi Bartek? Stanie mi dęba. To nie złego, żeś dęba postawił. Padłem po raz trzeci. Normalnie Bartek taki dąb trochę. Ty, Bartek dostał get dublet od ciebie też? No. No na to wychodzi, powiem tak. Tak, jak ja teraz nie spadnę, Bartek, to chyba masz get w topet. I to takie naprawdę... Get nieprzejechane jedno okrążenie. No spokojnie, ty masz dwa już to. Ty miałeś wcześniej dwie w topy, to wiesz. Raz zerowałem tylko. Dwa. Raz. Raz. Nie no, raz. Już ale, jeszcze trochę, ale jeszcze troszeczkę mapek mamy, wszystko się może zdarzyć. Luźno.
O kurde! Teraz już jadę powoli, żeby tylko nie wtopić, żeby ten get dublet mieć tutaj. Jak wygrywać, to już wiesz. Jak wygrywać, to na 100%. No. Jak wygrywać, to tylko z Bartkiem. Tryk. No i znowu mi staje. Bartek, to weź komuś spokój trochę, no. Nie, weź tam. Spokój! Hold your horses. Horses, weź tam Bartek, nie wiem. Nie wiem. No, na stronę dawaj, twoje porady. Meliski na uspokojenie. No, zadzwoń na pewną stronę, tam wiesz trochę. Zadzwoń na stronę, Sylo. Ty ile masz lat? 39 czy 15? Żeby 12. Tak mówić, zadzwoń na stronę. 12. Zadzwoń na 12. 65 czy... Zadzwoń na www.holdyourhorses.com i dowiedz się, jak wstrzymać... Ej, dwa razy za pierwszym razem. No to co, no to bardzo dobrze, Sylwester, powiem tak. Ale Bartek get dublet dostał, a że jestem dumny z siebie. Dobra, tam, na farcie. Wiem, Bartek, że chciałeś na mnie za każdym razem poczekać, za to szanuję cię jak najbardziej, ale... Ale... Ale jestem oprócz, ale get dublet, dobra, dokładnie. Zaraz, zaraz na metę nie wjadę, jeszcze raz tam pojadę i go trzeci raz dubluję. Dawaj go dubluj. Gnoju. Nie, już skończyłem. A ja boi się Sylwester! Dobra! Znaczy nie, bo ty byś był za mną przecież, ale... No ja jestem już tutaj. Obstawiłem na siebie tysiaka, no to wiesz. A. Bartek, podjedź się na środek tej platformy, trzymaj właśnie... bójki w tym dociskaj. Dobra. No, powiem ci, że ja trochę Bartek... i tak nadrobiłem na tym okrążeniu, Bartek, wiesz? Przy krawędziach jeździ. Łeee! No mówię, to się wydupca. Angry Rams Dead Pit. Dawać. Tak. Ty dead... Nie ma tego rudego, co death się grze zawsze na początku, jest tak jakoś tak... Tak teraz smutno, nie? Tak trochę... Nie, no. Jak dla mnie jest spokój, tak raz na jakiś czas no mógłby być właśnie spokój, także zamknął mordę ten rudy. Mute Shepard! Mute! Dobra. Mute Lamusza! Petarda! O kurnia! Każdy za to robić. O nie! Nie! Co się wydarzyło? What the fuck? Grane z tą grą! Co tu ja się wydarzyło? Ja nagle w kosmos, ty! No, aha! Kurde. Dobra, Fiat wsiada i jadę z powrotem tam. Jeszcze bagiety gonią, bo to forzanko no, jest. No, bagiety jeszcze przyjechały! O nie, to nie przejdzie. Temu zawsze musiał na mnie trafić. To jest nie przejdzie. O kurde! Ej! Ratunku! Ej. Bagiety wydupiło, ty! To raczej to samo widzę. O, ty! Lecę! Welowaty! O, bogaty! Bartek, weź go zaoraj. Nie mogę! O! Nie trafiłem! Jakim cudem? Kurde! Jak? Ja, no, no, no goście! Na dół! Na tył, do góry! Dobra, dokładnie. Dobra, dobra. Dobra, dawaj. Z fartem. Dobra. Wypad. O Jezus! Musiałeś w tym momencie musiałem sobie wysłać. A ty co zrobiłeś? Ale ty zabijesz sam siebie, mordo, w tym nie momencie. No jak, nie? No nie, przesiadę koło ciebie. Dajcie mi tam, czekajcie. Jaka to jest mapka jakaś dziwna tej. Ej, ale spoko jest, śmieszne jest. No, czemu nie, skoro nie... Ciolo najgorsze! Ty ciolo najgorsze! Będzie tutaj co chwilę teraz strzelał. Czekaj. Ty ciolo. Ty bagiety są najgorsze. Ty, ale jak Sylo to przejął sobie teraz? Śmignął szybko. Ta, śmignął, patrz co ja robię. O kurde, co to się dzieje? Wali tutaj. Kajka? Co to się dzieje? Masakra. Oh my god. Ja nie jestem w stanie tego... No, 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 nic! No. Nie wiesz, co się dzieje kompletnie! Koła mi poprzebijali! Oj, policja mnie zabiła! Gnoje jedne! O kurde! O masakra, to jest nie do zrobienia, dobra? Pyk! Zrobiłem! Jaki farciarz! No ty pika, no! Dobra, czekaj! Ty pika, ale nie, policja koła tutaj poprzebijała i... O Jezu, i do tyłu wow mnie wróciło! Nie tą stronę, typie, tej! Ej, wiecie, że tu są trzy okrążenia? Czy wy sobie zdajecie sprawę? Chyba ej, przecież nie mogę przyjechać. Pogięło cię chyba gościu. Nie, nie, pogięło mnie. Są trzy okrążenia, panowie. No jeszcze mi policja od opony zdjęła. Ja, no mi tak zrobiła przedtem. Ej, ale wyścig jest fajny właśnie. To wszystko ja nie... lata. Pierwszy, ty... ej, pierwszy raz coś takiego widzę na wyścigu. Gdzie jestem? Widzisz mnie? Nie, nie widzę cię. Na górze byłem. Dobra. No to czego, żeś nie jechał do punktu? No. Czekaj, no właśnie jadę. Nie chciał szczytować ty. Będę cheatował go. Nie, można, to da się nie jakieś chciała fajnie zaraz, no przecież bym szczytował. Da się to szczytować, no. No tak, ale no... Bartek. Ej, chyba znalazłem, a nie, nie znalazłem, dobra. Chyba myślałem, znalazłem że... sposób, po nie, czemu nie, myślałem, że tutaj trzeba przejechać tym. Jezu, Hogat już wraca. Kurde. Przeskoczysz przez to. Kurde. Nie da się.
Cheatowe, niestety. Żeby do punktu. No, kurde. No, cofkę dostaję cały czas, serio? No, no, ja też dostaję co chwilę cofkę, zauważ. Dobra, macie. No. Aha, i Bagieta mnie zabił przez szybę, no brawo. Ja pierdzielę, ja jestem już tak blisko. To za wyścig z dupy. No, co to jestem? Jest za gunwo? No nie, weź nie, nie wydupiaj mnie tak, o, gro. O, panie, poleciałem w kosmos teraz. O, no świetnie, to samo. Nie do w tę stronę, gro. Ej, no patrz, gdzie ja nie mogę przejechać no przez te ja dwa. Ja też nie mogę przejechać. Ale to są dwa... I wywaliłeś, naprawdę? A ja specjalnie w cię nie strzelałem teraz. A przedtem jak mi zasadziłeś? No raz! No to raz! To też raz. Trzy razy już zasadziłeś, mordo. To Bartek no. Dwa. Ja nie raz cię nie trafiłem, typie. I zaciąłeś mi grę właśnie chyba. Jak ci zaciąłem grę? O, dopiero mnie zrespiło, powiem ci. Czarny ekran miałem 10 sekund. Yes! A, żeś Sylwester teraz. No dupił, no. Ale wroty. Dobra. Ja chcę przejechać przez to. O kurnia! Policja do mnie wali tu śmiga! No i dalej mnie policjant zabił przez szybę. No, policjant mnie zatrzymał, kurde, bo sobie poleciał. O matko boska. Ja pierdzielę, no... Nie wlecę, no nie wlecę przez to ostatnie! Jakie to jest... bullshitowe! Ej, patrzcie, ile tam się policji zebrało już. No nie... Zleć, 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 zleć tu! No tyłu, no zleć, nie! Jak poleciał? Jak to jest bullshit? Dobry, jak wyleciał? Ej, to jest bullshit, nie skończymy. To jest trzy okrążenia. Tu jest na to jakiś jeden prosty sposób. No na pewno, jakoś to musi być skonstruowane tak, że jedno wybija w tył, a drugie w przód. O! Niemożliwe. Zlo! Już, 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 już. No, kurde! Może coś z tego teraz będzie. Ale mnie podbiło, no tak. Na okrążenie 2 na 3, jej. Kurde. Tej, bo chyba znalazłem jakiś sposób na to. I wracamy na zabawę. Nie zabawę. Jest to prosty sposób, ale coś z tego... Ale to skuteczny? Co my tam? Ty Jezus! Jak polecieli tej. Jak to zrobiłeś? Co się stało? Jechałeś tyłem. O kurde. No to chyba się... Lepiej się chyba jeździ. Nie, ja wiem, co on zrobił chyba. Pora. Znalazł prosty sposób na tą mapę. No ty pikam pewnie. Ja też wiem, o co chodzi z tym prostym sposobem. O kurde. Ja mam prostu... Jezu, on prosto z samochodu wysiadł. Jakie to jest easy, bez kitu! Dobra, ja wysiadam z samochodu i jadę. Steny walą, nie? Policjanci! Dobra, ja biegnę! Dlaczego ja nie mogę wyjść z samochodu? A kurde! Dobra! O, mówiłem, że to jest jeden prosty sposób, który trzeba rozwalić. Nie są, nie strzelaj do mnie, główko? No nie strzelaj, typie! Kto wymyślił? Dobra. Jezu, jak debile chodziliśmy. No, debile, to znaczy, no! Czuję, że to nie jest ale aż taki legitny, super sposób, ale... Ale łatwiejszy, no. No. To jeden z prostszejszych do zrobienia. Żeby się tak nie frustrować już na tym, jak cię wybija 5 tysięcy razy. No tak, jest problem, tu policję trzeba wybijać, bo oni zabiją nas. Wiesz to jak się zrespisz, to ci już nie gonią. A zrespisz, najpierw trzeba dobiec do punktu. Ej, jak się zrespisz, to cię nie gonią, dzięki. Nie, przy punkcie zabił. Dobra, biegnę, mam prawie punkt. Dobra, jestem na ostatnim miejscu. I znalazł jeden prosty sposób no na tak, przejście to jest wyścig mapy. GTA przecież. Oszukany? No, ale dawaj. Właśnie coś. Tak samo pomyślałem. Ej, przecież to jest wyścig GTA, przecież mogę spróbować wysiąść z samochodu. No jo. I się udało, także... Dobra. No. Jadę dalej. Łe. Jakoś nie zauważyłem, żeście mieli opory moralne z korzystania. Bagieciarz mnie przejechał autem, śmieć. Jest, po tylu razach, ile my tutaj się męczyliśmy, to... Każdy sposób jest dobry. Nie próbuj nawet. Jeden! O nie, ej, masz kosę. Ej. Masz no kosę. Mieliśmy się tylko nie zabijać tu na tych rakietkach, no. O, widziałeś to? Od razu na punkt mnie rzuciło. No widzisz, no to nice, no to nice. I tak to trzeba przejść chyba. No. Tylko, żeby cię tak wyrzuciło, to trzeba, wiesz... O Boże. O kurnia. Piękny. Mieć farta życiowego. Dobra, okrążenie o, za goście. Kurde, naciskałem X, żeby broń schować. Sam sobie schowaj. Nie. Bartek, zuń, pal wroty stąd! Dobra! Ja się... Bartek, pal wroty ode mnie! O, jeszcze mnie samochód potrącił! Ja mnie przedtem Hogaty potrącił. Ja to tylko punkt zaliczyć, tak ja jestem... potrącił ten. Ja jestem neutralny, ja to tylko punkt ty zaliczyć, też chcę punkt zaliczyć, tylko! Proszę! Znawcie mnie, nie!
Sztywy dupę! Dynka, nie, policja! Nie, zabijajcie mnie, błagam! Dobra, błagam! Wysiaki, ja próbuję, patrz, jolo wjechać. Kurde, głupi policja. I przez bagiety, pyk na punkcik prosto. Ale jednak się nie udało. Jeden tym razem. Wywalcie mnie stąd! Ała! Ała! Nie, za 12 minut ta mapka już trwa. Rzuciło mnie, ale nie w tą stronę, co trzeba. Dobra, dobra! Bagiety, ty. Dobra! Wow, lecę, wyrzućcie mnie, wyrzućcie mnie stąd. Nie ten, nie tutaj. Na końcówce jestem już, wyrzuć mnie. Dobrze, dobrze, dobrze. O kurde, byle bagieciarze mnie teraz nie zabili. Bo to o to chyba chodzi, bo te bagiety też są tak, nie są tak bez sensu tutaj. A teraz ja mam te długie respy, Hogaty. To jest GTA, byś, dlatego jest. Dobra, ja już przeszedłem to. Ja mam te długie respy. Ja już, kurde, ale kurnia to było. Ale to było dobre. Ty, ja zeruję ten wyścig chyba. Ale to było dobre. Nie, bo druga osoba musi dokończyć. No, to ja mam teraz ukończenie 3x3. A Bartek robi dopiero ostatnie. To jesteście na tym samym fragmencie prawdopodobnie, nie? Tylko czekaj, bo ja muszę wyjść z samochodu. Dobra. Także dziękujemy bardzo. O, Minecraft! Widzę to! To jest to samo, co ostatnio, Pietrek. Świetnie, teraz... O kurnia. Jak to zrobić? Aha, jechać. Dobra, chyba wiem, jak to zrobić chyba. Ta bokiem od razu na to... Bokiem, od razu bokiem trzeba. Jak mam na to bokiem lecieć? Prawie wjechałem. Da się. Nie, to jest jeszcze trudniejszy ogat niż to ostatnie. Nie, proszę, nie. Istnieje taka szansa. O, jestem! No co, ja też byłem drugim. Nie ma! Fuck! Trzeba farta mieć, że cię dobrze wrzuciło. No, gra bez farta nic nie warta, lololololololol. No i właśnie to zrobiłem. Lubiłeś to? Prosto do rury tutaj. Prosto trafił. A prosto do rury wleciałem. Aj, weź. Kurde, Sylwestrze. Tu nie ma checkpointa, zauważ. No bo on jest jeszcze dalej chyba. O nie. Tu trzeba było bokiem tam wjechać chyba. O, chyba tak. Matko boska, ja tu się ustawiam. O Jezu, a gdzie będzie checkpoint? Takie pytanko. Checkpoint. Nie widać na razie. O matko, nie straszcie. Nie wiem, ja gdzieś jadę. Nawet mnie nie denerwujcie. Gdzieś jadę, nie wiem gdzie. Nie, przed ciebie. No. O, w dupę. Tak teraz przegląd mapki zrobiłem, panowie. Co tam? Ciekawe coś? Ej, to się da scheatować! To się da scheatować! To się da scheatować! To się dało scheatować! Ja pierdzielę! Dobra. O, ja się dało scheatować! Ja muszę zobaczyć na tym odcinku Hogatego kamerkę. Jest włączona, ja czy nie? Ja też, muszę zobaczyć. Muszę zobaczyć. Ja widzę, jak on się patrzy i mówi debile. Debile, dokładnie. Nie wiem, o co wam chodzi, panowie. Tak będzie, bez kitu. No. Nie mam pojęcia, o co wam chodzi, panowie. Ja, Bartek głośno krzyknął, bo ja bym na to nie wpadł. Przecież nie ma, po prostu dlaczego, bo ja sobie spadłem tam po lewej stronie i po prostu zobaczyłem ten jeden i drugi to na farcie, Jezu. Też żeś to na farcie zrobił. No właśnie, więc siadę fuck up tą kurde. Od razu nie widziałeś. Cheatuję. O, sorry, przepraszam. Wiesz, gdzie ja to obczaiłem? Jak do rury wpadłem zaraz. Patrzę, o ty ciulu fest. Fajny ciul, ty. Widzę to, nie? Dobra. Doleciałeś? Ja nie. Wiesz, bo się zastanawiałem, siedzę w tej rurze, nie? Patrzę, gdzie jest kurnia checkpoint, nie? No. I patrzę na lewo, a tam checkpoint poziom niżej na tym. Aj, spadłem na ten punkt. Tak. No w ogóle do tych rur nie trzeba było zajeżdżać. No bez kapy. One będą tych później rur to chyba. Później. To chyba ta. Wiesz? Chociaż? Wiesz? Alright! Jest grana do checkpointu, nie mogę dolecieć. Alright, wspaniale! O Boże, jak ten nie... Porobione! Długie. Długie jak... Ta długie, ja nie mogę zrobić tego checkpointu. Tego, gdzie się skakuje przez te ognie. Naprawdę? Co zrobiłem drugim razem, gościu? No rozpędzić się nie mogę gdzieś. Nie przeleciałem punkt! Panowie, teraz jest to, co na początku próbowaliśmy zrobić. Aha. Ale ten gość jest trolem, bez kitu. Dobre. Lubię go. Dobre to, nie? Lubię go, już jeszcze go lubię. Jakbym się tak dostał do tej rury tak samo jak wcześniej szybko, no to też bym w ogóle bił pokłony. A teraz ja będę miał problem, pewnie, żeby do tej rury teraz wpaść. Uły? No. A ty ile dałeś o kończyk? To co Bartek lubi najbardziej? Wiesz.
Bez no, problemu. Fuck! Emulolight jest prosty taki cały, czy później co krążenie. Fuck o, fuck, za szybko jechałem na tym Waterride'a, ale kiedy jest troll. Takie coś. To trzeba było na tym końcu Waterride'a zwolnić. Tak, no, okay. No wiem o tym, wiem. Nie tu? Steel nie, nie zaliczyłem punkt, dobra, zaliczyłem. Dobra, pytanie brzmi, jak to mamy śmignąć, dobra, szczerze powiedziawszy. A, bo to tylko strzałeczka. Jest no, na razie, tak. NIE! Ale trzeba te stopy dobrze wyliczyć. Dokładnie. Nie się rozejdą. Bo tej strzałce później, później jest trudny taki motyw, bo trzeba się od tej strzałki różowej takiej odbić w tej róże, nie? I przeskoczyć. No Sylo widział, był w tej róże już wcześniej. Ta. To od tej strzała po ścianie, później od strzałki i cyk dopiero, nie? Ja to zrobię trochę na pusiaka. Fuck. Dobra. Dobra, i teraz bokiem na tej róże. Cyk. Teraz co? Cyk tutaj. O, zaliczyło mi punkta. Poleciałem, wiesz, jak frajer, nie trafiłem w rury i mi zaliczyło punkt. Jak frajer. Ja to bardzo dobrze rozumiem, powiem tak. Polecieć tu jak frajer na tej mapie i zaliczyć punkt, to prawie jak cały ja na tej mapce. Teraz trzeba się rozpędzić i od tej strzałki odbić, tak? No, od tej strzałki właśnie. To nie jest takie łatwe, panie. A pierdziele, tu jest dalej punkt jednak, dobra. Gdzie jest punkci? O Jezus. Dobra. O fuck. Czekaj. Lecimy, o Jezu, jaka spirala nienawiści! Odpalona! Ej, nie, bo to mnie powinno wybić w lewo! Jak to ja mam to wyczuć? Nie jest tak łatwo się odbić, Piotrek. No. Ty, to czy ktoś powiedział, że to jest łatwe? Zobacz, to jest skill test. Musi to być będzie problem. No Jezus, no! Jezus, dobra. Nie blokuj mnie na tym. A, bo tu się rozpędzić można bardziej. Łe. Nie przeleć tego! Dobra, tu przeleć spokojnie, go. Spokojnie. Stój, maleńki! I teraz Bartek, tu... nie mów mu tak! Dobra, stój wielgachny. No tak też mu nie mów, bo skłamałeś teraz. A skąd i stąd wiesz? Gdzie niby? Gdzie stąd mam? Tak jak się tej strzałki odbić? W ogóle pomysłu na to nie mam, ty. Aha, runda druga, nice. Gdzie ja... Da się to jakoś na pusiaka to zrobić? Raczej nie. No, teraz to zrobiłem na pusiaka, ten wcześniejszy, ale... What the fuck? Tam Bartek, leć do końca, to cię może wbije. Sylwester, no właśnie tak Sylwester. Rob próbuje, nie? No. Tam nie trzeba się od tej strzałki odbijać. Załóż cheatował jakoś. No co za ty? Nie cheatował. Tam trzeba normalnie wjechać na lajcie. Jak? Bez tych... Poczekaj, bez tych... Jak? Co? No ja pierdzielę, rzeczywiście! Ty, ja nie wiem, gdzie jest kolejny checkpoint, szczerze powiedziałem. O teraz... Boże, debile. Tutaj trzeba przyjechać na to, tyk, i teraz stąd prosto pojechać na górę. O Jezus Maria, ja nie mogę. Nie mogę. Togaty tempa dzida. Ej, tylko ja nie wiem, gdzie jest teraz checkpoint, powiem wam. A, będziesz chciał zobaczyć kota w piwnicy. Czekajcie, lecę tu, powinienem przelecieć chyba tam, mi się wyda. No nie! To, ja już zapomnę. Wiem, do czego jest ta strzałka. Bartek, co ty tu robisz? Padłem sobie na dół, a co? Ale dlaczego tu jesteś, Bartku? Bo spadłem z tamtej górnej ramki. Ty jesteś za mną, czy po prostu jestem tak trzeci. Rekreacyjnie sobie tu wpadłeś? Tak. Aha, nie trafię. A tam jeszcze. Jedź do przodu! O, jeża, a tam miałem punkt! To jest do zrobienia. To jest tak łatwe, a nie mogę tutaj się wrzucić do tej rury, że to jest bursi. Nie, no serio, na ja już ten wyścig powinienem kończyć, bez kitu. Dobra, mam jedną... Stój! Prrr! Spokojnie, Hoka, te czugę mogę oddać. Dobra, wpadłem do tej rury w końcu. Ja, Jesus, fasole. Dobra, tu jest ta rura. Ole, ja fasole, lolololo. Ram-pam-pam-pam, tra-la-la-la-la. Nie trafiłem. Czekaj, o co to chodzi z tą niebieską strzałką? O nic tak naprawdę. O tu żadne strzałki o nic nie chodzą, szczerze powiedziawszy. Nie, ale gdzie trzeba wyjechać z tej rury takiej, co się świeci? Niebieskiej? Na pogodę. No.
Taki biało-czarny. A, no to z tej to wyskocz po prostu na tę rurę, która jest przed tobą i wyjedź do środka no, nie dziurą, nie? A, no to dobrze myślałem. Gady kończy na pierwszym miejscu. No tak.